Kopciuszek i trzy wiedźmy. Pewnego razu w dalekiej krainie mieszkał mak o imieniu Ksenia. Ksenia wierzyła, że jest najpotężniejszym magiem, jaki kiedykolwiek istniał. Ale kiedy wróżka Liabel złamała jedno z jej zaklęć, Ksenia zdała sobie sprawę, że jej magia osłabła. Więc użyła swojej magii, by wezwać magów i wiedźmy, aby połączyć siły. Wzywam was, magowie i czarownice, z wszelkich zakątków świata! Myślisz, że to jest włączone? Dajcie mi znak! Dobra, działa. Pierwszą odpowiedzią na wezwania Ksenii była zła wiedźma Hella. Następnie Vega z podwodnego świata rozpoczęła rozmowę. I w końcu zaczęły omawiać swoje zdradzieckie plany. Hella powiedziała, że chce zniszczyć piękno królewny Śnieżki. A Vega planowała przejąć kontrolę nad podwodnym królestwem, krzywdząc rękę Ariel. Musimy wygrać wojnę z księżniczkami, ale zaczniemy od Kopciuszka. A potem królewna Śnieżka i syrenkę Ariel. Gdy trójka czarownic wybuchła złym śmiechem, szczęśliwy Kopciuszek obudził się o poranku ze swoimi małymi przyjaciółmi myszkami. Rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines. Ale pięknie wyglądasz, moja księżniczko. Ale zanim zdążyła odpowiedzieć, ziemia zaczęła się trząść pod ich stopami. Drzewa wokół nich wyginęły się na lewo i prawo, jakby miały się przewrócić. Przyjaciel Kopciuszka, biały gołąb, podleciał do nich nerwowo. Ćwir, 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 ćwir. Co się tutaj dzieje? Proszę, wezwij pomoc, biały gołąbku. Kiedy biały gołąb zauważył sytuację Kopciuszka, poleciał nad ocean z listem do podwodnego królestwa. Nie, nie, zamek, mój książę, patrz, zamek się zapada. Zamek zaczął znikać, prawie całkiem zniknął z powierzchni ziemi. To wszystko działo się, ponieważ trzech złych magów, Ksenia, Hella i Vega, rzucało zaklęcia na zamek za pomocą kryształowych kul. Myślały, że nie można ich zatrzymać. A kiedy zamek całkowicie się rozpadnie, znikniesz i ty! Kiedy Kopciuszek i książę Leo uciekli z zamku, zaczął padać deszcz. Więc schronili się pod drzewem orzechowym. To drzewo orzechowe oznacza to, że możemy zawołać Liabel. Kopciuszek położył rękę na drzewie orzechowym, zamknął oczy i wezwał dobrą wróżkę Liabel. Liabel, Liabel, pomóż nam zwalczyć klątwę. Kiedy usłyszała głos Kopciuszka, Liabel pojawiła się pod drzewem i za pomocą różdżki dowiedziała się, co się dzieje. Na drzewie są wiedźmy. O nie, Kopciuszku! To
dzieło trzech potężnych czarownic. Są bardzo silne. Musimy się pospieszyć i przerwać tę klątwę. Przy odrobinie magii... Wow! Wróżka Liabel zabrała wszystkich do zamku. Kiedy przybyli, nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Stary zamek zniknął, zamiast niego pojawił się nowy, ponuro wyglądający zamek. Mozzarella i Cheddar również byli w szoku. Nagle mag Ksenia pojawiła się przed zamkiem. Z Hellą i Wegą obok niej. Przybyłaś w złe miejsce! Teraz nie masz domu! I teraz ty też znikniesz! Każda ze złych czarownic zaczęła strzelać magicznymi pociskami w kopciuszka. Liabel spanikowała i próbowała osłonić kopciuszka przed magicznymi pociskami za pomocą swojej różdżki. Przeciwnik miał przewagę liczebną, a ataki wyczerpały jej moc. Była prawie pokonana. Nie mogła dłużej utrzymać swojej magicznej różdżki i upuściła ją. Kopciuszek szybko wziął różdżkę i wycelowała do czarownic. Na szczęście światło z różdżki może zatrzymać magiczne promienie. O nie! O nie! Co my teraz zrobimy? Ale złe czarownice się nie poddają. Tym razem Vega wykorzystała swoją moc, by pokonać kopciuszka. Używając wody z głębin ziemi, sprawiła, że ziemia pękła, a woda wypłynęła. O nie! Jak ona to zrobiła? Nigdy nie będziesz w stanie mnie pokonać! Gdy woda płynęła wszędzie, stało się coś niespodziewanego. Nagle pojawił się król Posejdon, ojciec małej syrenki Ariel. Przeczytałem twój list. Wegę zostaw mnie. Posejdon użył swojego trójzębu i skierował strumień wody w stronę wiedźmy. Las, wyrzuć wiedźmę w las. Nie! Nie możesz tego zrobić! Vega próbowała zatrzymać wodę, ale nie potrafiła. Posejdon ponownie skierował trójząb na wiedźmy. I zamienił wodę w lód. Tak, aby czarownice zostały uwięzione w gigantycznym bloku lodowym. Liabel widziała swoją szansę na pomoc. Sięgnęła po różdżkę i wykorzystała jej moc, by owinąć łańcuchem lodowy blok i zabezpieczyć go ogromną kłódką. Potem podniosła je i wyrzuciła na górę, na którą nikt nie odważyłby się wspiąć. W końcu czarownice zostały pokonane. Dzięki Posejdonie! Posejdon wrócił do podwodnego królestwa. Dobra wróżka Liabel sprawiła, że nowy, strasznie wyglądający zamek zniknął i powrócił piękny zamek Kopciuszka z powrotem, tam gdzie był. Książę Leo i Kopciuszek bardzo się ucieszyli z odzyskania swojego zamku. Dziękuję, Liabel. Bez względu na to, jak złe są wiedźmy, nigdy nie będą w stanie pokonać twojej dobroci. Będę cię zawsze chroniła, drogi Kopciuszku. Czarownice otrzymały karę za to, co zrobiły. Zostały uwięzione w lodowej celi na górze. Dopóki słońce nie roztopiło lodu i wróciły do życia. Ta wojna się jeszcze nie skończyła, Liabel i Kopciuszku. Gdy tylko przyłączy się do nas czarownica Roszpunki, Camilla, zostaniecie pokonane. Hehehehe.